To wiem, że będzie masakra. Tu mam nadzieję, że będzie dobrze, bo będzie inaczej wstyd. Co do tego, to i tak było to spawane wbrew moim przekonaniom, czyli i tak bym to spawał inaczej, nie według książki, więc wszystko jedno. Cześć, maniacy spawania. Dzisiaj opowiemy wam o spawaniu z góry na dół i spawaniu z dołu do góry. Kilka tajemnic, kilka tematów, które należy poruszyć. Chodzi tutaj głównie o to, dlaczego chcemy widzieć spawanie z dołu do góry, a nie spawanie z góry na dół. No dobra, no bo właśnie takie moje pytanie. Demonizuje się wręcz spawanie z góry do dołu. Natomiast prawda jest taka, że tak, producenci tworzą sprzęty z programami, producenci tworzą również specjalne elektrody, specjalne druty do spawania w pozycji z góry do dołu. Więc czemu to jest tak mówione, że nie, koniecznie za wszelką cenę musimy spawać z góry na dół? Problem polega na tym, że potrzebujemy czasu na to, żeby materiał nam się przetopił. Jeżeli spawamy z góry na dół, nie mamy tego czasu. Albo nie mamy go zbyt wiele. I tutaj wchodzi nam kwestia grubości materiału, który chcemy pospawać. Jeśli zakład zrobi sobie technologię spawania, tam powiedzmy, nie wiem, spawają blachy dziesiątki ze sobą i używają specjalnego programu do spawania z pozycji z góry na dół, zrobią do tego technologię WPQR. Mogą tak zrobić? Tak, oczywiście, że mogą tak zrobić. Natomiast problem polega na tym, że jest około 10% spawaczy, którzy potrafią spawać z góry na dół. Właśnie, bo tutaj dobrze, że to powiedziałeś. Wbrew pozorom to jest bardzo trudna pozycja. Tak się wydaje tylko, że ona jest prosta. Natomiast żeby ją pospawać dobrze, to trzeba też potrafić. Są dwie kwestie. Pierwsza kwestia lica, które zwykle wygląda nam bardzo ładnie. A druga kwestia, która jest niewidoczna, to kwestia wtopienia. Przy spawaniu z góry na dół nie jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej jak 3 mm głębokości tego wtopienia efektywnie. A są różne zabiegi, które gwarantują nam to, że będzie to 3-4 mm. Natomiast 4 powiedziałbym, że bez specjalnych programów, bez specjalnych spawarek to jest maksimum, które da się uzyskać. I tutaj temat, o którym wspomniałem, kwestia osoby, która fizycznie spawa to połączenie. Chodzi tutaj o to, że konieczne do tego jest wprawne oko. Druga sprawa jest taka, że miejsce, gdzie mamy tak naprawdę, gdzie uzyskujemy to wtopienie, jest niewidoczne. Jeżeli ten spawacz, ta osoba, która to połączenie wykonuje, nie ma umiejętności i tak naprawdę nie wykona tego połączenia na pamięć, to nie będziemy mieli tam odpowiednio głębokiego wtopienia. Kiedy spawamy z góry do dołu, kiedy z góry na dół? Doprecyzować. Tak, proszę. Kiedy wiemy, że jest to już spawanie z góry na dół? A tutaj musimy udać się do normy. Ogólnie rzecz biorąc, jest kwestia tego, że z góry do dołu, no to jak sam jesteś w stanie sobie wyobrazić, próbka jest postawiona pionowo. Natomiast norma przewiduje nam odstępstwa od tego. O ile próbka stoi sobie centralnie w pionie, tak? Nie ma z tym problemu, żeby określić, że będziemy spawać z góry na dół. Natomiast jeśli mamy jakąś dużą konstrukcję i ta próbka nam leży pod kątem, nie wiem, 15-20 stopni, czy jesteśmy zmuszeni spawać wtedy pod górę? Okej, okay. Numer normy to 69-47. Jest to norma europejska. Jeżeli chodzi o polską wersję, jest to tylko wersja opłatkowa. Także nazwę normy mamy w języku polskim, reszta jest w języku angielskim. Biorąc pod uwagę złącze doczołowe, mamy tutaj kwestię tego, że złącze doczołowe w pozycji podolnej może być
15 stopni przegięte w tym kierunku, bądź w tym kierunku. Także możemy powiedzieć, że do 15 stopni z góry na dół lub z dołu do góry dalej spawamy podolnie. W zależności od tego, w którym kierunku spawamy, to jeżeli to będzie plus 16 stopni, to spawamy tutaj z dołu do góry. Jeżeli mamy próbkę przegiętą w tym kierunku 16 stopni, to już jest z góry na dół. Także mamy tutaj dość duże obostrzenia, jeżeli chodzi o pozycję podolną. Natomiast próbkę możemy rotować również w tym kierunku. I tutaj norma daje nam zakres plus minus 30 stopni. Jeżeli mamy w ten sposób ustawioną próbkę i spawamy ją, nadal mamy pozycję podolną. W momencie, kiedy przekroczymy ten kąt 30 stopni, jest to kąt 31, 45, 60, 90, to cały czas jest pozycja naścienna. W momencie, kiedy mamy próbkę w pionie, to jest pozycja naścienna. Dalej idąc w naszym kierunku, mamy jeszcze zakres 10 stopni. Do tego momentu 90 plus 10, czyli 100 stopni od podolnej, lecimy sobie 45, 90, 100 stopni. To jest maksimum, gdzie mamy pozycję naścienną. W momencie, kiedy jesteśmy już 11 stopni od pionu, to w tym momencie już mamy pozycję okapową, czyli pozycję PE. Mamy również możliwość rotacji w tym kierunku bądź w przeciwnym. Plus minus 15 stopni jest to sumarycznie. Okay. Także całkiem niewiele. Podobnie, ale nie identycznie jest dla połączenia pachwinowego. Bo tutaj jeżeli rotujemy próbkę w tym kierunku bądź w tym, to jest 15 stopni maksimum. Dalej jesteśmy już w pozycji z góry na dół lub z dołu do góry. Główna różnica jest dla pozycji PC. O ile mieliśmy tutaj przy złączu doczołowym plus 60, minus 10 stopni i tutaj mówimy o pozycji naściennej dla połączenia pachwinowego, tak dalej jesteśmy w pozycji PD, czyli mamy tutaj sufit. I dla sufitu jest to plus 35 stopni, minus 10 stopni. Mamy po prostu tolerancję pomiędzy przejściami już w inną pozycję spawania. No dokładnie. To się tego nazwać nie da. Moje pytanie brzmi, ponieważ przed chwilą takie miałem, ale nie chciałem ci przerywać, bo jestem miły i grzeczny. W momencie, kiedy mamy, nie wiem, takie blaszki, ósemki, dziesiątki, tak? No to fajnie, nie ma gdzieś tam problemu, wejdziemy sobie w ognatryskowy, pospawamy to ładnie. Ale w chwili, kiedy spawamy cienkie blachy z cyklu 2 mm, mm i jesteśmy zmuszeni do tego, żeby spawać te próbki przykładowo, nie wiem, na egzaminie pozycji nabocznej pachwiny, no to tak naprawdę to ile? 10? Czy plus minus 15 stopni. To 15 stopni bardzo mocno nam ułatwia sprawę. Tak, tak, tylko że musisz zwrócić uwagę na to, że jeżeli jedziesz sobie tutaj z górki, nie mogę powiedzieć z góry na dół, bo to no nadal jest nabocznie, to uzyskujesz bardzo ładne lico, tak. Natomiast to jest cały czas kosztem głębokości wtopienia. No tak, ale przy takich cienkich blachach raczej mamy problem z tym, żeby się nie przepalić, a żeby to lico wyglądało ładnie i estetycznie. No i tutaj trzeba zachować pewien balans, nie? Dla cienkich blach śmiało, natomiast dla grubszych trzeba już uważać. Kryterium weryfikacji tego, czy próbka jest wykonana z wynikiem pozytywnym dla spawacza, czy negatywnym, jest to wtopienie. No tak. Jeżeli nie uzyskamy tutaj wtopienia, choćby minimalnego, w miejscu styku tych materiałów, no to to złącze kwalifikuje się jako próba nieudana. No, zgadzam się. Co ty na to, żebyśmy sami przeprowadzili taką próbę? Jak najbardziej. Ogień, ogień. Dobra, maniacy, ustalenia były takie, że ostatecznie spawamy jedną próbkę z góry na dół, spawamy drugą próbkę
z dołu do góry oraz spawamy trzecią próbkę w pozycji nabocznej pod kątem 15 stopni. Wszystkie przetniemy na pile, zrobimy zgładę, zobaczymy jak wygląda linia wtopienia. No co powiesz na to, żeby było połowę 15 stopni w dół, 15 stopni pod górkę? Fajny pomysł. Już od razu będziemy wiedzieć, jaka jest różnica przy tak niewielkiej zmianie kąta względem tak naprawdę pozycji nabocznej. Okej, czyli zrobimy tak. Dwie próbki w pozycji podolnej. Mamy tutaj nabocznej. W pozycji, przepraszam, nabocznej, masz rację. Mamy tutaj ustawione 15 stopni. Jeden przejedziemy z dołu do góry, a no właściwie z górki, o może w ten sposób, a drugi przejedziemy pod górkę, żeby zobaczyć, jak się ma linia wtopienia. Właśnie o to chodzi, żeby ten kąt palnika ustawić ten sam dla spawania z górki i pod górkę. A czemu? A dlatego, żeby pozostałe parametry oprócz kąta były jednakowe. No właśnie, ale ja jako spawacz dobieram sobie ten parametr w trakcie spawania. No tak, jasne. Tylko tutaj chcemy uniknąć tego, żebyś ty nam determinował to wtopienie, tylko żeby to były czynniki zewnętrzne, na które ty nie masz wpływu. Jasne. To znaczy ustawienie konstrukcji, delikatnie pochyleniu na dół czy do góry. Właśnie, na ustalenie konstrukcji nie mam wpływu, ale mam wpływ na parametry, jakimi spawam. Między innymi jest to kąt palnika, prawda? Więc pytanie, czy jest to ustalone przez ludzi, którzy zrobili badania, napisali tą normę, doszli do takich, a nie innych wniosków, czy wzięli pod uwagę ten parametr najzwyczajniej w świecie? Czy oni określili dla jednego kąta palnika spawania, czy jednak jest to wartość graniczna, że niezależnie od kąta ustawienia palnika, niezależnie od spawacza, jaką technikę dobierze, i tak jest to wartość graniczna, w której już możemy się poruszać, bo to wtopienie będzie płytsze. Jeżeli przy spawaniu pod górę będziesz pchał, to pchaj również przy spawaniu z góry na dół. No widzisz, ale tu nam się zmienia kąt palnika. Z plusa na minus, z minusa na plus, okej, ale mimo wszystko jest to zmiana. Ale chodzi o to, żeby utrzymać ten sam kąt palnika względem materiału. Nie, no ja Ciebie rozumiem. Ja sobie tak głośno w tym momencie myślę, że spawalnictwo, zresztą to potwierdza, spawalnictwo to jest temat studnia, można się tego uczyć całe życie i tak człowiek umrze głupi. No bo zauważ, że no, mówimy o tym samym, rozumiemy siebie nawzajem, ale mamy zupełnie inne toki rozumowania w tej samej kwestii. Bo ty patrzysz przez pryzmat swojej wiedzy i umiejętności, a ja patrzę statystycznie na ten temat. No dobra, dobra, czyli ustalamy. Kąt pchający, tak? Tak. Okej, no to pchamy. Oj. Oj, chyba przerwa. Spokojnie, to jest przecież uchwyt spawalniczy MiG-15. To znaczy, że można spawać nim ciągiem 15 minut. Radek, nie takie rzeczy się skiełbasiło, nie? Dobra, nie jest to spoina moich marzeń, natomiast mamy tutaj wykręcone maksymalne parametry na drucie 0,8, mieszanka 82% do 18, więc jesteśmy w łuku mieszanym. No, mamy takie, a nie inne możliwości. No ale mimo wszystko zobaczymy tą różnicę we wtopieniu. 15 stopni pochylenia, kąt pchający tym razem z górki. Spawałem szybciej z racji tego, że miałem wymuszony przez ciebie kąt palnika, no i musiałem przyspieszyć, żeby mi się to nie zlewało. Tak, jest właśnie ta kwestia. W momencie, gdybym mógł sobie sam ustalić ten kąt palnika, no myślę, że 95% spawaczy tak by spawało, delikatnie z górki, ten kąt palnika byłby ciągnący, nie pchający. To jest no, tak jakby, kurde, wręcz naturalne. No tak, tak. I to jest kwestia tego, że tutaj jakby się komuś wydawało, dobra, ustawię im
prąd, ustawię im napięcie, no i będą według tego spawać. To jest mrzonka. Tutaj jest bardzo dużo czynników, które mają dodatkowo wpływ na Radek, w tym na spawanie. W tym momencie potwierdzasz to, co zawsze powtarzałem od początku chyba tego kanału. Nie lubię tabelek. Nie lubię z racji tego, że one bardzo mocno nas ograniczają i dodatkowo nie są w stanie nam powiedzieć całej prawdy. Za cholerę jasną, tu jest tyle zmiennych, zresztą też był odcinek o parametrach spawania, że siłą rzeczy żadna tabelka w życiu nam się tutaj nie sprawdzi, nigdy. Są tutaj parametry, na które nie mamy wpływu. Tutaj mieliśmy spawanie, gdzie konstrukcja była delikatnie pochylona do dołu i wchodzi tutaj w grę aspekt grawitacji. Grawitacja tak samo będzie nam tutaj zmieniała parametry spawania. Jeżeli zmienia się jedno, my musimy reagować drugim. Jeżeli ściśle zastosujemy się do pewnych wskazań, to może okazać się, że wręcz wykonanie prawidłowego połączenia będzie niemożliwe. Dlatego też spawacz musi tutaj działać proaktywnie i reagować na to, co się dzieje. Tym razem jedziemy z dołu do góry, tak? Dobrze, proszę pana. Tyle teraz możesz wybierać. O, dziękuję. Łaskawcze. A tu miałeś takie sprytne... Mam. Podpórki. Mam. Myślę, że tymi samymi parametrami, którymi spawałem z dołu do góry, pospawam z góry na dół. Dokładnie tą samą techniką, czyli najpierw stopienie w sam środek, później będę rozlewać łuskę niższymi parametrami. 15 stopni było pchane, niezależnie czy pod górkę, czy z górki. Było pchane, tak? W tym momencie spawałem z dołu do góry pion, ciągłem, więc teraz spawałem z góry do dołu, również będę ciągnąć. Słusznie. Okej. Wygląda lepiej niż wyglądało w trakcie spawania, to powiem od razu. Ponieważ w trakcie spawania, ja nie wiem, prawdopodobnie nie będzie tego widać na nagraniu, ale widziałem dosłownie, jak to się przykleja. Po prostu widziałem wszystko po kolei, jak się przykleja. Plus dodatkowo to jest strasznie kiepska pozycja, jeśli chodzi o wgląd w to, co się robi. Bardzo, bardzo słabo widać. No tak, bo masz... Więc większość tego spawania przejechałem na tak zwanego czuja. Bo masz jeziorko pod palnikiem, patrząc z może, góry, no tak. Nie jesteś w stanie dostrzec wszystkiego. Tak, no może gdybym, nie wiem, stał centralnie pod tym w jakiś inny sposób, natomiast no... To było kiepsko. Bo książka jest za tym, jak ty chciałeś spawać. Natomiast tu chodzi o swego rodzaju doświadczenie, żeby sprawdzić, jaka jest różnica w głębokości wtopienia. Jeżeli utrzymujesz ten sam kąt palnika, a zmienia się kąt materiału, który jest spawany. Tak, jak mówisz. Gdzieś tam szkoląc, uczulając przyszłych adeptów spawania na różne rzeczy, no... Trudno mi się robić coś później wbrew mojej woli, nie? W sensie, że wiem o tym, że to będzie źle, czemu ja to muszę zrobić, nie? No. Okej, pniemy. Tak jest.
mamy te nasze próbeczki przecięte i teraz jakbyśmy chcieli zobaczyć, jakie jest wtopienie, to na takiej próbce jest naprawdę ciężko. Jeżeli nie widzimy tutaj grubych błędów w spawaniu, no to to określenie głębokości wtopienia jest trudno. Najszybszą metodą na to, żeby poznać głębokość wtopienia, jak to wtopienie się rozkłada, jest wypolerowanie tej próbki i wytrawienie, w tym wypadku odczynnikiem Adlera. Ten odczynnik uwidacznia nam spoinę względem materiału rodzimego, który pozostaje lub też nie trawi się tak mocno. Czym to będziesz polerować? A mamy tutaj tarczę gumową z węglikiem korundu. No to chyba tyle. No tyle, no do roboty. Próbki już są wytrawione. Pierwsza pozycja PG, czyli pion spawany z góry do dołu. Oto co nam wyszło. Wyraźnie widać, że tutaj wtopienie jest bardzo nikłe. Jeśli chodzi o sam środek, to wtopienia brak. Tutaj cała sztuka polega na tym, żeby odpowiednio szybko prowadzić palnik, żeby roztopiony metal nie podpływał nam przed jeziorko, ponieważ on wychładza i zmniejsza głębokość wtopienia. Powiedziałbym, że mamy brak wtopienia. Natomiast ku mojemu zdziwieniu w warstwie licowej mamy bardzo fajne wtopienie. Do ścianek, prawda? Też jestem zdziwiony. Tak, tak. Następna próbka. Pozycja PF, czyli pion z dołu do góry. Widzimy już tutaj wtopienie środkiem materiału oraz zdecydowanie głębsze wtopienie do ścianek, jeśli chodzi o warstwę licową. Tutaj przewaga tego wtopienia jest zdecydowana w stosunku do pozycji PG. Następna próbka. Jest to już pozycja naboczna. 15 stopni z górki. Tak jest. Okej. Tutaj jest ta sama sytuacja, jak tam wcześniej żeśmy mówili o spawaniu z góry na dół. Mamy brak wtopienia, ten narożnik, gdzie powinniśmy tak naprawdę stopić ten materiał, żeby wykonać poprawne połączenie. Natomiast tutaj jeszcze muszę nadmienić to, że no, ja osobiście wykręciłbym wyższe parametry, tylko tutaj już nas ograniczał sprzęt. Tak jak mówiłem, byliśmy w tym łuku mieszanym, pomimo tego, że był to drut 0,8 i tak spawareczka nie pozwala tutaj nam wejść z tymi parametrami włókna tryskowych. Jest jeszcze druga kwestia tego, że zostałeś przymuszony, żeby spawać pchając, nie ciągnąc. No, też się zgadza. Następna sprawa, czyli... Naboczna, 15 stopni pod górę. No i tutaj już widzimy różnicę. Jest trochę lepiej, aczkolwiek nie powiedziałbym, że jest dobrze. Nie, tutaj jak wykreślimy linię powierzchni materiałów, to wtopienie jest widoczne. Tutaj jeszcze dwa zdania w temacie tej naszej metody szlifowania, polerowania i trawienia. Robimy tutaj te zdjęcia bez specjalnego powiększenia. Więc możemy sobie pozwolić na to, żeby zastosować tarczę, kamień czy też to ścierniwo, które użyliśmy. Nie będziemy tutaj widzieli, jak pod mikroskopem różnicy w ostrości skupienia na takie nasze potrzeby produkcyjne jesteśmy w stanie wykonać wystarczająco dobre makra, aby ocenić, czy spoina jest poprawnie wykonana, czy coś musimy zmienić w naszej technologii, żeby tą poprawność uzyskać. Okej, a co do samych wyników? Zaskoczenie jakieś? Żadne. Dziękuję. A co z tym pionem z dołu do góry, gdzie znalazło się wtopienie w przylicu? No tam było zaskoczenie. A no widzisz, no to jak żadne, czyli jednak. Nie? No i jeszcze taka mała rada z mojej strony odnośnie spawania z góry do dołu. Wielu spawaczy robi błąd w postaci zbyt wysokich parametrów. W sensie takim dają zbyt wysokie parametry i później szybko spawają goniąc ręką. Ta temperatura jest zbyt wysoka, magma jest no, po prostu leista, grawitacja robi swoje.
i zamiast się wtapiać faktycznie podczas spawania, robimy zlewkę, nic innego. Więc z tymi parametrami podczas spawania z góry do dołu też nie należy przesadzać. No, dokładnie. Myślę, że dużo lepiej pokażę Wam efekt tego zwiększania prądu nasze spawanie z góry do dołu przy próbach doczołowych. Wtedy będzie to ewidentne. Kiedy nie dostosujemy prędkości spawania do prądu, nie uzyskamy wtopienia, nie uzyskamy przetopu. Sami się o tym przekonacie, ale to w następnym odcinku. Pozdrawiam Was, maniacy spawania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!